Witam Was serdecznie. Dzisiaj jeszcze nie w formie podcastu, natomiast myślę zrobieniu czegoś solidnego w formie podcastu. Już parę prób wykonuję, koledzy pomagają, dziękuję z góry za to, także będzie opcja dla tych, którzy lubią oglądać, a później słuchać, albo tylko słuchać, mieć albo jedno, albo drugie. Obiecuję, że to się wkrótce powinno pojawić. Na razie ta sama wersja, kiedy mnie nie widać, natomiast ja z Wami tą drogą rozmawiam. Mniej tak za dużo widać. Dzisiaj o Val Barker Trophy, czyli nagrodzie dla mnie ważniejszej niż złoty medal olimpijski, ponieważ złotych medali jest tyle, ile kategorii wagowych, natomiast Val Barker Trophy to jest dla najlepszego pięściarza igrzysk, czyli z tych wszystkich złotych medalistów, no prawie złotych medalistów, bo są przypadki, kiedy zdobywał nagrodę dla najlepszego na turnieju ten, który złotego medalu nie zdobył, no, chociażby Roy Jones Jr., ale o tym za sekundkę. To jest taka nagroda, która powinna być jakimś przełożeniem, jeśli chodzi o to, co dalej z karierze zawodowej, natomiast jak wynika czy będzie wynikało z tego, co napisałem i teraz o czym Wam powiem, niekoniecznie tak jest. Tak naprawdę to rzadko przekłada się na zawodową sławę i miliony dolarów. Dla większości to będzie najważniejsze wyróżnienie w karierze, dla innych początek zdobywania milionów i bycia zawodowym mistrzem świata. Nagroda Val Barker Trophy jest przyznawana od 1936 roku. Nazwa wzięła się od nazwiska brytyjskiego mistrza wagi ciężkiej sprzed bardzo, bardzo dawna, mianowicie z 1891 roku. Wiele powodów, dla których niekoniecznie zdobywcy Val Barker Trophy później zostają mistrzami świata, czy w ogóle robią jakąkolwiek znaczącą karierę. Powodów jest kilka, no na przykład polityczne, bo jak doskonałym pięściarzem zawodowym byłby Teofilo Stevenson, trzykrotny złoty medalista olimpijski, zdobywca nagrody Barkera. W 1972 roku, kiedy przypomnę, znokautował wszystkich rywali, których spotkał na ringu. Wszystkich. W 1972 roku medale miał 3 złote olimpijskie, natomiast w 1972 roku wszyscy padali absolutnie jak muchy. Nie będziemy tego wiedzieć, bo wielokrotnie odmawiał z wielu względów. Podejrzewam głównie nacisków politycznych ze strony władz Kuby z tego, żeby przejść na zawodowstwo. Oferowano mu nieprawdopodobne, jak tamte czasy pieniądze. Słyszałem o sumach sięgających 5 milionów dolarów za podpisanie kontraktu. Proszę mi wierzyć, w 1972 roku 5 milionów dolarów to było, no może jak z 20 milionów dzisiaj. Niestety nie będziemy wiedzieć, jakim pięściarzem byłby w ogóle, nie mówię już o zawodowym, zawodnik o nazwisku Roberto Balado Mendes, fenomenalny, ciężki dla wielu, ja powiem szczerze, dla wielu ludzi, kto wie, czy nie lepszy niż Teofilo Stevenson, a już przynajmniej moim zdaniem i wielu kolegów obserwujących jego karierę, z którymi rozmawiałem, nieco starszych ode mnie, którzy mówili, że do zawodowej kariery Balado nadawałby się jeszcze lepiej, mistrz olimpijski z Barcelony, zdobywca tejże nagrody, bo to jest ten temat. Zdobyli najważniejszą nagrodę na igrzyskach, natomiast co się z nimi dalej działo? Zdobył złoty medal w superciężkiej, natomiast zginął na przejeździe kolejowym, kiedy w wieku zaledwie 25 lat, kiedy w jego samochód właśnie wjechał pociąg na przejeździe kolejowym. Tragiczna historia. Nigdy nie wiemy, co Nie będziemy wiedzieć, co się dalej mogło z nim dziać, natomiast jako zawodowiec myślę, że byłby fenomenalny. Jak dobry musiał być Balado, no to pomyślcie, że na tych samych igrzyskach złoty medal wywalczył Oscar de la Hoya, o którego sukcesach zawodowych to chyba nie muszę mówić, jeden z najsłynniejszych pięściarzy w historii ostatnich 30 lat na 100%. Także widzicie, zdobywał złoty medal na tych igrzyskach, Oscar natomiast nie był wystarczająco dobry, żeby dostać Val Barker Trophy. Jeszcze ciekawsza postać to Howard Davis Jr., mistrz olimpijski z 1976 roku, który 3 razy jako zawodowiec próbował zdobyć tytuł mistrza świata. 3 razy mu się to nie udawało, natomiast
W 1976 roku w Montrealu uznano go za najlepszego z najlepszych. Wyobraźcie sobie, że na tych samych igrzyskach walczyli bracia Michael i Leon Spinks i jeden z najlepszych w historii Sugar Ray Leonard. Także nawet w porównaniu do nich, Davis wyróżniał się, natomiast nie wystarczyło do nagrody, natomiast on nie zrobił praktycznie żadnej kariery. Inaczej, zrobił karierę, no bo dojść do tytułu mistrza świata i walczyć o to, by tym mistrzem być, to jest wielka sprawa, natomiast mistrzem świata nie był. Nawiasem mówiąc, Leonard może czuć się naprawdę bardzo dobrze w roli tego pominiętego, a mianowicie człowieka, który nie dostał nagrody Vala Barkera, bo na igrzyskach walczyło paru pięściarzy, których nazwiska absolutnie wszystkich znamy. Już nawet nie będę wspominał o Muhammadzie Ali. Co prawda wtedy to był Cassius Clay, no ale mamy Joe Fraziera, mamy George'a Foremana, mamy Holyfielda, Floyda Pattersona, Andre Warda, Floyda Mayweathera Juniora oczywiście. Żaden z nich tej nagrody nigdy nie zobaczył, natomiast jakie zrobili kariery, to nie muszę wam tłumaczyć, no bo to są największe nazwiska zawodowego boksu, milionerzy i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę jak przyjrzymy tą listę tych najlepszych, którzy zdobyli tą nagrodę, a jednocześnie zrobili później wielką karierę, no to od 1936 roku, jak mówiłem na początku, nagroda jest przyznawana, natomiast tylko dwóch pięściarzy i jedna pięściarka, natomiast ja nie będę jeszcze porównywał Clarissy Shields do Roya Jonesa Juniora czy Wasyla Łomaczenki. To są pięściarze, którzy zdobyli Val Barker Trophy i zrobili wielką karierę zawodową. Mówiłem o Roju, wrzucam tutaj parę takich fajnych fotek, szczególnie ta druga, kiedy to spojrzenie Roya na tego, który podobno z nim wygrał z Korei, walcz o złoty medal, absolutnie mówi wszystko. Natomiast to są tylko i wyłącznie dwa z nazwiska, czyli dostawali nagrodę, która jest marzeniem każdego, wielu dostawało. Natomiast tylko dwóch zrobiło taką karierę, wspomniany Wasyl i Roy Jones Jr. Dostała Val Barker Trophy jako pierwsza kobieta Clarissa Shields, natomiast to jeszcze chyba nie jest ten pomysł, nawet na pewno nie jest ten poziom, żeby Clarissę porównywać do tego, co na ringach zrobili Wasyl i co zrobił Roy Jones Jr. Tak naprawdę to się okazuje, że ten medal na igrzyskach to nie jest... I ta nagroda nie jest konieczna do niczego. No, nie ma lepszego przykładu oczywiście niż Floyd, który w Atlancie zdobył brązowy medal, przegrał z Bułgarem, Serafimem Todorowem, zresztą kontrowersyjnie czy nie, to w tym momencie nie ma wielkiego znaczenia, bo to była bardzo wyrównana walka. Reszta to jest brutalna historia, bo Manny zarobił miliardy, dosłownie miliardy na ringu, natomiast Bułgar zrezygnował wielokrotnie z propozycji przejścia na zawodowstwo, bo takie propozycje były praktycznie od każdego z amerykańskich promotorów. Stwierdził, że nie. Pokłócił się później ze swoją federacją. Chciał występować dla Turcji. Dzisiaj bardzo tego żałuje, no bo podejrzewam, że Floyd na lunch wydaje więcej niż miesięcznie zarabia, czy w ogóle ma dochody Serafim Todorow. Albo na przykład, kto pamięta dziś Serika Sapiejewa? Uczciwie, ci z was, którzy w tej chwili mnie słuchają, czy oglądają, pamiętacie, kto to był Serik Sapiejew? To ja wam powiem. Serik Sapiejew to był pięściarz, który zdobył złoty medal i nagrodę Val Barker Trophy w Londynie. Na tym samym turnieju walczył niejaki Oleksander Usyk, który tej nagrody nie dostał, natomiast później był niekwestionowanym mistrzem świata wagi junior ciężkiej. Za parę miesięcy, jak wszystko dobrze pójdzie, będzie walczył o trzy pasy w wadze ciężkiej. Także tu macie dwie kompletnie różne kariery. Natomiast moim zdaniem najlepszym przykładem tego, że dla niektórych boks olimpijski to jest zwieńczenie kariery, zdobycie medalu i cieszenie się z tego, natomiast dla niektórych nie znaczy kompletnie nic, jest Errol Spence Jr., bo na tych samych igrzyskach w Londynie Errol przepadł gdzieś w ćwierćfinale, nikt o nim specjalnie nie mówił, nikt niego specjalnie tak naprawdę nie wierzył, natomiast dzisiaj wiemy, Errol Spence Jr., jeden z najlepszych pound for pound, bez podziału na
konferencje, chciałem powiedzieć, na kategorie wagowe, wielomilionowe wypłaty, natomiast Sapiejew, wiadomo, nie, te kariery są ciekawe i wydaje mi się, że boks to jest chyba specyficzny sport, dlatego że w lekkiej atletyce zdobywasz złoty medal. Na przykład, wiadomo, że zrobisz karierę podczas tych wielu meetingów doskonale opłacanych, za złoty medal się doskonale płaci. Takie postacie są rozpoznawane w całym świecie sportowym. Natomiast w boksie zdobyłeś złoty medal igrzysk, czy występowałeś na igrzyskach, nic nie znaczy. Pokaż mi, co będziesz potrafił jako zawodowiec. Takie jest podejście. Słuchajcie, dzisiaj taka wersja mówiona, obrazkowa, chociaż powiem szczerze, że fajnie było, przygotowując ten materiał, popatrzeć na tych młodziaków, którzy występowali na igrzyskach olimpijskich. Wygląda ten puchar, jakby był większy od Wasyla. Wasyl w ogóle wygląda jak 1/3 siebie. Patrzę w tej chwili na i przyglądam się tym zdjęciom, które dawałem Errola Spence'a, to też wygląda jak 1/3 siebie, także panowie przybierają co trzeba i wyskakują na ring. Słuchajcie, to by było na dzisiaj tyle, takie historyczno trochę o tym, że największe nagrody w boksie niekoniecznie przekładają się, a właściwie rzadko, bardzo rzadko przekładają się na wielkie pieniądze. Wiadomo, igrzyska, trzeba wrzucić coś na ten temat, a wydawało mi się, że temat dosyć interesujący. Oczywiście przykładów jest mnóstwo, natomiast wybrałem tutaj tylko tych, którzy walczyli o Valbercker Trophy, czy mieli nadzieję, że go dostaną, nie dostali, inni dostawali, a niewiele z tego wynikało. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego.